Cześć, siemanko. Co, idę zjeść śniadanie, tam już poprzątane. No i przyjadę, to będę coś działał, ale to zobaczycie w odcinku. Okej, ze szkoły wróciłem, zjem obiadek na szybko i lecę wozić jeszcze ogórnik, w sensie wywieźć tu z podwórka na pryzmy na pole. I jeszcze teraz na dniach się rozwiezie. Póki jeszcze można, to się rozwiezie. Na zimę przerobi i będzie spokój z obornikiem. Więc co, działamy. Okej, odpinamy łyżkę. Zaczepiamy krokodyla. I tak jak mówiłem, dzisiaj wywozimy obornik. Trochę się jeszcze nazbierało, że można wozić i mi na pole starczy. To wywiozę, tu przynajmniej będzie puste. Pod obornik świeży. Krokodyl jest ogólnie pożyczony, nie jest nasz. Teraz o, wywiozę ten obornik i będę mógł go umyć i oddać. Przy długie przewody są, no ale wiadomo, każdy robi pod siebie. Musimy je szczepić, nie? Ale ta pójdzie na tył. Dobra. Tył Bartek? Bartek? Weź w dojczu, zobacz, czy nie ma magnesu od kamery tam. Mi się coś kojarzy, powinien być. Ty to się nadajesz się, chłopak. No do góry podnieś się, do czegoś przydasz. Dzisiaj. Puść. Nadajesz się, chłopak, o kurde. Nadajesz się, ty chłopak, to nie wiem do czego. Oj mały! Dobra, Bartek wam coś tu nagra z ładowania. Nagra wam z ładowania.
przejazdu myślę, że kawałek też. A ja najwyżej pogadam do was, jak się ściemni coś. Tutaj to się obijam, tak? No, tysiąc innych spraw ogarniam. Robię w czymś całkiem innym, a on mi gada, że nic nie zrobię. To się nadaje. Nie, no głaz go krzywdę. Jak ja bym chciał, żeby tak się pobić. Jak ja bym chciał. Sobie z pierwszym kursikiem. Uprzedzając pytania, czemu wożę dwiema małymi, bo dwie małe są ubrudzone od ziemi, od obornika i od wszystkiego, co może bardziej brudzić, prawda? Dobrze mówię, nie? Tak, dlatego wożę małymi, no i temu, że wożę nie Holandem. Duże są wyczyszczone, znaczy wyczyszczone, obmyte były w środku, stoją pod wiatą, nie będę ich ruszał, ani nie mam zamiaru brudzić ich obornikiem, czy tam ziemią. Czyli fajny to jest. Tak, jaki? Piąta seria, ten nowy. O. No, czy był już tak 230 koni, nie? No to na pewno nie seria piąta. Znaczy no, nie, no 230 koni, seria piąta. Seria piąta jest chyba do 120 czy tam 30 koni max. Tak do siódma. No to nie wygląda jak seria, tylko seria siódma. No to wszystkie tak wyglądają. Dobra, był ładny taki duży. No nowy, to jest no, seria. Jak 230 to seria siódma. Albo szósta, siódma. No. Taką dużą talerzówką. A no to, to on to tutaj robił. Na pół składaną. Tylko nie ciągano, tylko na podnosi. No, to on tutaj robił.
co wytłumaczyłeś, gdzie jestem? Że jesteś tutaj, się obijasz. Dobrze powiedziałeś. Się obijam przecież, a co? Ktoś musi. Ty nie chcesz, to ja. Trzeba się umieć ustawić w życiu, nie? Myślę, że nie trafisz. Norris. Biorę się chyba na jeden transport. Ładuję tak. Fezji powinno być. Granatą starczy, bo pakujemy jeszcze coś na tamtą drugą. W sensie pierwszą. I będzie elegancko. Makaroni, ale tu przecież fajnie, przegnity. On już fajnie przegnił. Dobra, trochę to poskrobać. Zgarniać w jedno miejsce i jeszcze wyładować. Poskrobujemy to ładnie, żeby jak najwięcej trawy wyjść tego na tej jesieni. To przez zimę akurat tyle to tu pomieścimy. I wiosną się wywiezie na pola. A czy gdzieś będziemy jeszcze rozwozić, zobaczymy. Chyba nie, zostanie się, to będzie leżało do żniw i po żniwach się to rozwiezie. Powinien lepiej ugnić wtedy też. Więc po żniwach wtedy będzie towar jak znalazł na to. No nie, na zimę mam już wszystko porobione, ewentualnie pod kukurydzę się tą jedną działkę bym tam mógł nawieźć na wiosnę, ale był tam obornik w tamtym roku, więc starczy, a ewentualnie po żytach na kiszonkę skoszonych cienko najwyżej rzucę tego obornika pod kukurydzę jeszcze, bo też będą działki właśnie w ten sposób robione, tak samo jak w tamtym roku robiłem. Wtedy trochę rzuci, nie za dużo, bo jak za dużo będzie, to znowu mogę przypalić, więc też nie dobrze, ale trochę, żeby to zrobić bezorkowo, zaraz to siać, by było najlepiej. To wywiozę i starczy, to tam mi poupadywało, czy tam zostało. To jak będziemy rozwozić, to zapakuje się to na rozrzutnik i tyle to się zmieści, przywiezie. No i elegancko będzie przegnojone na zimę, przez zimę już coś tam się powinno to rozłożyć w ziemi fajnie. I co, i na tej działce co wozimy,
na wiosnę będzie owiec, teraz to zrobię bezorkowo, tam był poplun. Jeszcze tak a propos, poplun stależowałem jakieś dobre 2 tygodnie temu. Teraz się tam roztrzepi obornik, dosyć cienko, nie będę grubowalił teraz, bo raz, że był poplun, dwa no. Dużo tego towaru nie ma mimo wszystko. Więc zrobimy mniejszą dawkę, żeby starczyło elegancko na całość. I zrobię to runerem i będzie kwit na ten sezon. Zostanie się tylko pomyć to wszystko. Co prawda no zależy jak będzie z pogodą, jak będą temperatury. Jak będą temperatury bliskie zeru, to ciągników nie będę mył teraz, bo nie mam jakiegoś tam ogrzewanego warsztatu, żeby sobie na spokojnie to wyschło. No mógłbym zrobić coś takiego, ale to wiecie, no zobaczymy, jak będzie w miarę pogoda, to jeszcze się postaram je pomyć. Pług czy runera raczej umyję, tam nie ma aż tylu miejsc, gdzie ta woda może wlecieć i coś zrobić, więc to umyję, talerzówkę też umyję. To już są prace teraz na ten najbliższe parę dni, które no będę musiał po prostu wykonać jakiegoś popołudniami. Najwyżej wam ponagrywam po prostu, co no, nie nagram jednej grodniówki, bo w ciągu jednego popołudnia to ja nie jestem w stanie za dużo zrobić. Raptem umyć jedną maszynę i nawet pewnie nie zdążę zaropować, no może zdążę przy tym, przy świetle w garażu. Więc najwyżej może wam zrobię taki ogólny film z czyszczenia maszyn, no nie wiem, zobaczę. Może właśnie zrobię w ten sposób. Jak jeszcze słuchacie tego mojego gadania, wbijajcie w link w opisie, który jest w komentarzach, zresztą też przypnę tam do góry. Do głosowania konkursowego zachęcam was bardzo serdecznie do tego głosowania. Pokażcie jaką macie siłę, powtarzam, głosować można codziennie. Głosowanie trwa do końca grudnia, do samej północy, czyli będzie bardzo napięty Sylwester. I jeszcze raz za wszystkie głosy naprawdę dziękuję wam, bo jest już ich naprawdę dużo, ponad 10 tysięcy. Więc jest sporo. Więc kto może, niech głosuje, naprawdę zachęcam was do tego. No i nic, zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże. O, podwórkę, kawałek i jedziemy. Plus to, co się przyjedzie na rozrzutniku. Do domu zostawić to. Popodgarniam jeszcze tam pryzmy trochę, żeby to nie było, to nie było takiego bałaganu. Coś trzeba będzie w domu porobić. I tak cały czas. Starczy na dzisiaj, bo późno już trzeba się wyspać. Wszystko co potrzebne macie w opisie i co byście jeszcze chcieli wiedzieć, to macie subskrybujkę. Poprzedni film. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.